Witam Was, kochani, ciepło i bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście razem ze mną zrobiły sobie kolejną okrągłą torebkę. Tym razem jest to taki piękny, promienisty, ślimakowy wzór. Jestem pewna, że każdej z Was bardzo, bardzo finalny efekt się spodoba. Warto taką torebkę mieć w swojej garderobie, warto taką mieć na lato. Te torebki właśnie w takim okrągłym stylu, dosyć szerokie, są niezwykle popularne w obecnym czasie. Pełno jest takich torebeczek z wikliny, z trawy morskiej, z takich właśnie materiałów udających te naturalne. A my, ponieważ umiemy, to zrobimy sobie taką torebkę same, nie będziemy kupować. Więc łapcie szydełko, bierzcie sznurek i do dzieła. Torebkę wykonujemy ze sznurka bawełnianego w rozmiarze 5 mm. Ja mam sznurek w kolorze jasnego beżu. To jest sznurek bawełniany z poliestrowym rdzeniem. Będę ją wykonywała szydełkiem w rozmiarze 8 mm. Tą torebkę możecie również zrobić ze sznurka cieńszego, ze sznurka w rozmiarze 3 mm, czy z rdzeniem, czy bez rdzenia. Możecie wykorzystać również taśmę taką bawełnianą, typu t-shirt yarn, albo możecie popróbować na przykład sznurki jakieś poliestrowe, jakieś z tworzyw sztucznych, również wyjdzie super. Wzór, który dzisiaj mam Wam do zaproponowania, jest nawet bardziej wyraźny, jak stosujemy sznureczek cieńszy. Natomiast ja chciałabym Wam pokazać, że takie wzory typu jodełkowego, ponieważ na dwóch ostatnich filmikach torebkowych ja Wam pokazywałam wzór w jodełkę, chciałam Wam dzisiaj pokazać właśnie wzór taki nawiązujący do tej jodełki. Chciałam udowodnić, powiedzmy, że ze sznurka w rozmiarze 5 mm równie fajnie te torebki wychodzą. Stąd kolejny okrąglaczek właśnie ze sznurka piątki. Zaczynamy od magicznego kółka. Ja mam taką metodę robienia magicznego kółka, że ten sznurek przeciągam, zawijam dwukrotnie na dwóch środkowych palcach. Tutaj sobie dokładam te końcówki, przytrzymuję kciukiem, żeby mi nie pouciekały. I teraz wkładam szydełko pod te dwie nitki, które mam na dwóch środkowych palcach. Pobieram sznurek tam z tyłu, tak jak zawsze. Pobieram jeszcze raz i przeciągam przez pętelkę. I mam taki tutaj twór, takie kółeczko zrobione. To jest bardzo fajna metoda, ponieważ tutaj tych nawojów jest tak dużo, że po ściągnięciu możecie naprawdę nożyczkami przyciąć końcówkę przy samej torebce i ja gwarantuję, absolutnie nic się tutaj nie spruje. Zaczynamy od 7 półsłupków w magicznym kółku, ale już od samego początku robimy półsłupki właśnie metodą taką, jak prawa strona jodełki. Pierwszy półsłupek robimy normalnie, zwykły, i to już liczymy jako jeden, natomiast od następnego, zanim się wbijemy w magiczne kółko i zaczniemy robić półsłupek, pobieramy lewą nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. Zobaczcie, półsłupek składa się z dwóch nóżek, powiedzmy, to jest taka literka V i my łapiemy tę bliższą tutaj zewnętrznej części, wkładamy szydełko pod tę nóżkę, możemy sobie przytrzymać kciukiem, żeby było nam wygodniej i dopiero teraz wbijamy się w magiczne kółko, pobieramy, przeciągamy, następnie pobieramy, przeciągamy przez 3 i to liczymy już jako drugi półsłupek. Znowu łapiemy nóżkę lewą, wbijamy się w środek, liczymy, mamy 3, znowu nóżka, kółeczko 4 i w ten sposób 5, 6 i 7 półsłupków ze złapaną nóżką półsłupka poprzedniego robimy w magicznej pętelce. Wyciągnę sobie więcej sznurka, żeby było mi troszeczkę tutaj wygodniej. I będziemy przechodzić powolutku do kolejnego okrążenia. Tę torebkę z racji ściegu bardzo specyficznego, który mam Wam dzisiaj do zaproponowania, będziemy robić ślimakiem. Na sam koniec, jak skończymy już ten pierwszy okrąg, tą pierwszą połówkę, pokażę Wam, w jaki sposób wybrnąć z tego, że jednak w pewnym momencie, w którym zdecydujemy, że już koniec, mamy uskok widoczny pomiędzy ostatnim oczkiem, a pierwszym oczkiem tutaj dalej zrobionym. Ale o tym jeszcze za chwilkę. Jak mamy zaciągnąć magiczną pętelkę? Ja Wam to już wielokrotnie pokazywałam, ale może jest tutaj ktoś, kto żadnego z moich filmików jeszcze nie widział, więc łapiemy nitkę. Zobaczcie, tutaj są dwie nitki
wystające z lewej strony. Jedna wychodzi ze środkowych oczek, a druga wychodzi tam gdzieś z tyłu. I interesuje nas ta, która wychodzi z tych środkowych oczek. Łapiemy ją i z lewej strony na prawą mocno zaciągamy, a następnie, żeby zamknąć tę pętelkę, łapiemy końcówkę i również ją ściągamy. I teraz jeszcze nie ściągamy tak zupełnie, zupełnie maksymalnie. Zobaczcie, jeszcze tutaj otworek jest widoczny. Zrobimy to za chwilę. Nie chcemy na razie, żeby było nam tutaj ciężko się wbijać ciasno w te następne oczka, więc zawsze tą pętelkę, tą wolną końcówką możemy zamknąć mocniej, jak sobie wykonamy jedno przynajmniej okrążenie. W tym momencie musicie sobie już przygotować znacznik. Ja oczywiście jak na złość znacznika pod ręką nie miałam, więc musiałam po niego pomaszerować. Zabieramy się teraz za szydełkowanie dalej. I zwróćcie uwagę, żeby Wam się tutaj w tym miejscu nie pomyliło, żeby nasze piękne kółeczko na początku było właśnie piękne, żeby nam tutaj wszystko wyszło. Tutaj są te nitki łączące, żeby Wam się nie pomyliły z pierwszym oczkiem. Pierwsze prawidłowe oczko, w które teraz wykonujemy, powiedzmy, zamknięcie, ponieważ typowego oczka zamykającego przecież nie robimy. Tutaj jest to pierwsze oczko, ono jest dosyć daleko, więc żeby Wam się nie pomyliło, że wbijamy się gdzieś tutaj. Wbijamy się pod to oczko. I teraz tak, łapiemy nitkę, oczywiście, ponieważ wszystkie półsłupki, którymi będziemy pracować, zawsze pamiętamy o tym, żeby złapać tą nóżkę, czyli niteczkę, jedną z dwóch półsłupka, które zrobiłyśmy przed chwilą. I wbijamy się szydełkiem pod to pierwsze oczko. I to jest jedno jedyne miejsce, w którym wbijamy się tylko pod oczko, czyli pod te dwie nitki, ponieważ tu jeszcze nie mamy takiej pętli poprzecznej. A w każdym kolejnym oczku, zwróćcie uwagę, tutaj są kolejne oczka, w które się będziemy wbijać, zaraz pod tym oczkiem jest poprzeczna pętelka i będziemy łapać trzy nitki, oczko i pod tę pętelkę. Zdecydowanie ładniej wychodzi ten wzór, jak właśnie dodatkowo złapana jest pętelka pod spodem, ale tu wyjątkowo robimy półsłupek bez tej pętelki. W tym oczku już robimy dwa półsłupki, ponieważ to już jest pierwsze oczko drugiego okrążenia poza tym magicznym kółkiem. I w tym okrążeniu wykonujemy po dwa półsłupki ze złapaniem nóżki półsłupka poprzedniego w każdym z oczek. I to jest pierwsze oczko, w którym już robimy dwa. Więc wracamy do tego samego oczka. Oczywiście znowu łapiemy nóżkę i wracamy do tego samego oczka. To jest tutaj taka dziwny ruch trzeba wykonać, bo tu wydaje się, jakby to szydełko tu w ogóle nie chciało wrócić, ale wracamy do tego samego oczka pod te dwie nitki i robimy drugi półsłupek. Zwróćcie uwagę, bo to może się wydawać trudne, ale my robimy zwykłe półsłupki, tylko z tą różnicą, że najpierw wbijamy tutaj szydełko. Jak to zazwyczaj właśnie bywa, w okrągłych formach, w stylu właśnie jakieś dywaniki, podkładki, okrągłe torebki, będziemy robić analogicznie jak w innych tego typu wzorach. W pierwszym okrążeniu po magicznym kółku, czyli tak naprawdę licząc poprawnie w drugim okrążeniu, w każdym oczku, jak już wspomniałam, robimy po dwa półsłupki. W kolejnych okrążeniach będziemy zwiększać liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi, ale o co w tym chodzi, to za chwilę Wam wyjaśnię. Na razie przechodzimy do kolejnego oczka, to jest nasze kolejne oczko, w tym oczku już mamy dwa, przechodzimy do kolejnego oczka i tutaj również dwa. Pamiętamy o tym, żeby zanim wbijemy się pod to oczko, pobrać nóżkę półsłupka sprzed chwili i teraz już jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałam przed chwilą, wbijamy się nie tylko pod to oczko, ale również łapiemy szydełkiem, zobaczcie, tą nitkę, która jest z tyłu. I tu mamy trzy pętelki, zobaczcie, na szydełku. I dopiero teraz pobieramy sznurek i przerabiamy półsłupek. Następnie wracamy do tego samego oczka, bo przypominam, w każdym z oczek aż do miejsca ze znacznikiem robimy po dwa półsłupki. Zatem łapiemy nóżkę, wracamy do tego samego oczka, znowu wbijając się odpowiednio pod te trzy pętelki, nie tylko pod oczko, ale również pod pętlę poprzeczną. I robimy drugi półsłupek w tym samym oczku. Następnie przechodzimy do kolejnego oczka, łapiemy nóżkę półsłupka sprzed chwili, wbijamy się pod oczko
i zobaczcie od razu pod pętelkę, która jest z tyłu. I tutaj również dwa półsłupki, czyli nóżka, wracam do tego samego oczka i przerabiam drugi raz. I znowu to samo, nóżka, oczko, pętla z tyłu i robimy dwa półsłupki w tym samym oczku. Pierwszy i drugi. Za każdym razem, właściwie, jak przerobimy kolejne oczka, całość prostujemy, żeby jak najbardziej od samego początku już nam trzymała okrąg. Nie pozwalamy, żeby nam się poskręcała w miskę jakoś za mocno, ponieważ później, jak na sam koniec będziemy próbowały to wyprostować, to będzie nam ciężko. Pracujemy ze sznurkiem w rozmiarze 5 mm, który jest dosyć sztywny, niezależnie od tego, jaką wybierzecie metodę, jaką wybierzecie firmę, z której ten sznurek weźmiecie, to przy tej metodzie szydełkowania ona jest podobna pod względem tego zbicia materiału do ściegu tkanego, więc będzie Wam ciężko naprostować całość. Po każdym okrążeniu wykonanym to już musowo prostujemy, dosłownie można na kolanie ponaciągać, żeby rzeczywiście robótka trzymała okrąg, żeby to wszystko było proste i eleganckie. Przeprasować na sam koniec to kółeczko możecie swoją drogą, natomiast po drodze również pilnujemy, żeby wszystko od samego początku trzymało kształt, bo później będzie nam po prostu łatwiej. Zrobiłam po dwa półsłupki ze złapaną nóżką półsłupka poprzedniego do miejsca ze znacznikiem. Znacznik będzie nam tutaj potrzebny, będzie nam wskazywał, gdzie jest początek kolejnego okrążenia. W miejscu ze znacznikiem, zobaczcie, ja znacznik ściągam, w miejscu ze znacznikiem również robię dwa półsłupki. Przechodzę teraz do trzeciego okrążenia, w którym będę robić 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 i tak dalej. Kolejne okrążenie dla osób, które już rozumieją, już wiedzą i już się spodziewają, co będzie dalej, już powiem, że będziemy robić 2, 1, 1, 2, 1, 1. Następne okrążenie 2, 1, 1, 1 i tak dalej. Każde kolejne okrążenie to więcej półsłupków pojedynczych pomiędzy miejscami, gdzie robimy dwa półsłupki. Mamy miejsce ze znacznikiem, w którym zawsze będzie przypadała dwójka. Zawsze tutaj będą dwa półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Pamiętamy, bo ja tak mówię półsłupki, ale to nie są nasze zwykłe półsłupki, takie jakie znamy, tylko zawsze pamiętamy tutaj przez całą właściwie tą płaską część okrągłą tej torebki, że najpierw musimy zawsze zahaczyć nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. Wracam do tego samego oczka, robię drugi półsłupek. Zwracam również jeszcze raz uwagę na to, że poza tylko oczkiem łapiemy również pętelki z tyłu. Dzięki temu te kreski boczne, tutaj te niteczki, które się będą układały tak promieniście, będą bliżej siebie, będą bardziej na siebie nachodzić, dzięki czemu ten wzór będzie jeszcze fajniej wyglądał. Także to jest dosyć ważne, bo jak będziecie się wbijać tylko pod oczko, to finalnie osiągniecie no, bardzo minimalny ten efekt właśnie tych promieni, a na tym nam w tym akurat wzorze zależy. Teraz już mam przerobione pierwsze okrążenie, więc jeszcze na sekundkę się zatrzymuję i zaciągam maksymalnie kółko magiczne, żeby o, powstała mi na środku ładna gwiazdka, żeby wszystko się pozamykało. Wracam na szydełko i teraz tak, przerobiłam dwa w jednym, więc przechodzę do następnego oczka i robię jeden. Bo w tym okrążeniu robię 2, 1, 2, 1. Mam jeden półsłupek ze złapaną nóżką półsłupka poprzedniego. Znowu zahaczam nóżkę, wbijam się pod kolejne oczko i pętlę poprzeczną, tak jak cały czas. I w tym miejscu robię takie półsłupki z zahaczeniem 2. Prostuję za każdym razem, zobaczcie. Wracam pod pętelkę, wbijam się w kolejne oczko i pod pętlę poprzeczną robię jeden ten półsłupek taki z nawinięciem dodatkowym. Nóżka, przechodzę do kolejnego oczka i w nim robię dwa. I tak do końca okrążenia w jednym oczku jeden półsłupek z pobraniem nitki, a w drugim dwa.
Zwróćcie uwagę, że tutaj w tej robótce szydełko mi się tutaj wcale tak nie ślizga łatwo. Nie jest to taki bardzo, bardzo łatwy, płynny ruch, ponieważ właśnie jest to taka analogiczna trochę sytuacja jak w ściegu tkanym, ale ten efekt, który osiągamy, jest zdecydowanie wart tego tutaj troszeczkę mozolenia się. Mam jeden i dwa. Jeden i dwa. I teraz tak. Wypada mi w ostatnim oczku, przed oczkiem ze znacznikiem, pojedynczy półsłupek i wtedy jest prawidłowo. Jak będziecie mieć wątpliwości, czy dobrze liczycie oczka, to zawsze w miejscu ze znacznikiem będą Wam przypadały dwa półsłupki. Jeżeli tu Wam wypadnie w tym oczku wcześniej dwójka, to znaczy, że gdzieś w tym liczeniu tu pomiędzy się pomyliłyście. Oczywiście może tutaj wypaść jeden półsłupek, a i tak się gdzieś tutaj pomyliłyście, ale jeżeli wydaje Wam się, że wszystko jest w porządku, to na pewno przed znacznikiem będą przypadać pojedyncze półsłupki. Jeden. I mamy znacznik, zaczynamy kolejne okrążenie. Ściągamy znacznik. W miejscu ze znacznikiem zawsze przypadają dwa półsłupki, z których pierwszy oznaczamy. Pamiętamy cały czas tutaj, do znudzenia będę powtarzać, żeby łapać tą pętelkę z tyłu. Zrobiłam pierwszy półsłupek, oczywiście ze złapaną nóżką półsłupka poprzedniego, zakładam znacznik z powrotem. I teraz pamiętam o tym, żeby wrócić do tego samego oczka i zrobić drugi półsłupek w jednym oczku. A teraz 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak do końca okrążenia. Zrobiłam dwa pojedyncze, a teraz mam podwójny i idziemy dalej. Jeden, jeden oraz dwa. Prostujemy kółeczko. Zobaczcie, chce mi się zwinąć w miskę, nie pozwalamy na to. Prostujemy wszystko pięknie i już powoli, powoli zaczyna być widoczny ten nasz piękny wzór. Zaczynają nam się promienie układać. I zwracam Waszą uwagę na to, że tak naprawdę jest to po prostu przez cały czas prawa strona jodełki, która najładniej wychodzi, jak jest robiona właśnie metodą ślimakową. I nie musi to być okrągła torebka. Można zrobić torebkę taką klasyczną, jak robiłam z Wami niedawno. Taką właśnie torebkę robioną ściegiem jodełkowym w kształcie takiego półokręgu. To taka najpopularniejsza, aktualnie naprawdę bosko wyglądająca torebka. U nas była w kolorze cappuccino, więc jak sobie zajrzycie na kanał, to na pewno ją bez problemu znajdziecie. I tak naprawdę tworząc ten owal na początku, który później stanowi klapę oraz tył torebki, tym wzorem, tylko w prawą stronę metodą ślimakową, osiągniemy też bardzo, bardzo fajny efekt takiej właśnie prawej jodełki układających się poprzecznie kreseczek. To nie musi być prawa, lewa, żeby taki zygzak powstał. To może być właśnie tylko strona prawa. Wówczas taki fajny efekt się również osiąga. Może, jeżeli będzie taka potrzeba i taka chęć od Was, to taki filmik również nagramy. Tymczasem robimy naszego okrąglaka dalej. Jeden. Jeden i dwa.
Nie dajemy się skręcać, wszystko ładnie prostujemy. Spotykamy się w miejscu ze znacznikiem. Ostatnie dwa oczka przerobione pojedynczym półsłupkiem. W miejscu ze znacznikiem, tak jak wspomniałam, zawsze mają wypadać dwa, z których pierwszy oznaczamy. Znacznik wraca na swoje miejsce i robimy drugie. W drugim oczku to samo. I teraz, no musimy niestety tutaj przy całej tej torebce skupić się troszeczkę na liczeniu, zapamiętać albo zwrócić uwagę, bo to się da tutaj zobaczyć, że tutaj był, zobaczcie, pojedynczy, a tutaj z jednego oczka dwie kreseczki wystają, więc tu był podwójny. Także miałyśmy 2, 1, 1, 2, 1, 1, więc teraz będziemy miały 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. I kto nie potrzebuje już mojej pomocy, od tego momentu może filmik zatrzymać i po prostu robi dalej. Tworzymy kolejne okrążenia analogicznie. Robię 1, 1, 1 i 2. W kolejnych okrążeniach zwiększamy liczbę pojedynczych półsłupków pomiędzy podwójnymi. Robimy teraz okrążenie, w którym na miejsca z dwoma półsłupkami po środku przypadają trzy pojedyncze. W kolejnym okrążeniu będą 4, 5, 6 i przy 6 pojedynczych na podwójny już możecie się zatrzymać na sekundę i zobaczyć, czy taka wielkość torebki Wam odpowiada. Wszystko tutaj zależy od Was wyłącznie. Jaką dużą torebkę chcecie mieć, ile chcecie sznurka zużyć, możecie się zatrzymać w miejscu, gdzie będziecie miały 6 pojedynczych, jeden podwójny i wtedy sobie zobaczycie, czy takiego mniejszego okrąglaka robicie, czy wolicie robić jeszcze więcej i więcej i więcej okrążeń i zamiast na przykład zapiąć taką torebkę na pasek, na ramię, możecie przyczepić jej uchwyty do torebki, ponieważ takie duże okrąglaki na pojedynczych uchwytach albo robionych na szydełku, albo takich z ekoskóry równie fajnie wyglądają. My dzisiaj robimy troszeczkę mniejszą wersję, taką typowo na lato, okrągłą torebeczkę, więc myślę, że właśnie w miejscu, gdzie będzie 6 pojedynczych na podwójny, ja się zatrzymam. Robimy dalej i spotykamy się za chwilę. Tak jak Wam już tutaj napisałam u góry przed chwilą, ja jednak zdecydowałam, że 5 tych pojedynczych pomiędzy podwójnymi w zupełności mi wystarczy, bo chcę taką mniejszą, właśnie kompaktową wersję torebki. Na koniec Wam ją obmierzę i powiem dokładnie, jakiej wielkości wyszła. Zobaczcie, tak się prezentuje ten wzór. Wzór tej prawej jodełki w przypadku cieńszego sznurka byłby jeszcze bardziej widoczny, jeszcze bardziej charakterystyczny. Także na pewno warto spróbować również z trójki zrobić. Natomiast z piątki ta torebka jest taka porządna, naprawdę taka sztywna i po prostu ja stwierdziłam dzisiaj, że taka jest mi właśnie potrzebna i taka mi się podoba. Doszłam, zobaczcie, do miejsca ze znacznikiem. W miejscu ze znacznikiem jeszcze nie zrobiłam dwójki, tylko ściągam ten znacznik i teraz mamy ten punkt, o którym Wam wspomniałam na początku. Musimy wygłuszyć tą różnicę poziomów, którą tutaj mamy. I klasyczna metoda tego wygłuszania przy klasycznych półsłupkach jest taka, że na przykład w trzech kolejnych oczkach robimy oczko ścisłe. A ponieważ my mamy takie troszeczkę inne te półsłupki, to pierwsze oczko ścisłe, znacznik już mogę sobie odsunąć, robimy troszeczkę inaczej. Wbijam się pod nóżkę i dopiero teraz wbijam się tutaj, ale już normalnie pod oczko, bez tej pętelki pod spodem i robię pierwsze oczko ścisłe, czyli przeciągam tu i od razu przez te dwa oczka kolejne. I już mam pierwszy krok zrobiony, żeby ten brzeg był bliżej, żeby jeszcze bardziej tutaj właśnie wygłuszyć ten uskok, to w dwóch kolejnych oczkach, wbijając się normalnie pod oczko, robię zwykłe oczka ścisłe.
Teraz ściągnę sobie szydełko, tu troszeczkę pętlę zostawię większą. Na pewno Wam się zwija w miskę i się martwicie, więc trzeba troszeczkę nad tym popracować. Możecie również możecie zwilżyć, troszeczkę spryskać wodą i to koło przeprasować. Natomiast to rozciąganie i to, że teraz zabieramy się za robienie rantu i za robienie ścianki, już w zupełności nam wystarczy. Tłumaczymy teraz, co robimy dalej. Zostawiamy pętelkę tak, jak jest. Wbijamy się w następne oczko od spodu i pętelkę przy pomocy szydełka na drugą stronę przeciągamy. Nie ściągamy za mocno, bo nie chcemy, żeby nam się tutaj coś takiego dziwnego zrobiło, tylko zostawiamy część tej pętelki na zewnątrz, żeby zupełnie to łączenie, zobaczcie, nie było widoczne. I teraz przekładamy naszą torbę na drugą stronę i zabieramy się za robienie takiego brzegu, powiedzmy ścianki. Żeby zrobić ścianki, będziemy pracować, jak sobie odwróciłyście tak jak ja, w tych tylnych pętelkach, o których Wam wspomniałam, żeby przy tym ściegu te tylne pętelki łapać. Robimy jedno pełne okrążenie półsłupków wbijanych właśnie w te pętelki. Żeby zrobić pierwszy tego typu półsłupek, zakładamy z powrotem na szydełko pętelkę zrobioną przed chwilą i zobaczcie, zaraz za nią jest już pierwsza pętla poprzeczna, więc dokładamy do szydełka tę pętelkę i przerabiamy. Następnie przechodzimy do kolejnego oczka i robimy półsłupek. I zobaczcie, w ten sposób, tworząc półsłupki zwykłe, staramy się oczywiście nie wyciągać tutaj tych pętelek za bardzo, żeby nam się otwory jakieś nieładne nie porobiły. Przerabiamy jeden półsłupek w każdej z tych tylnych pętelek. Raz na jakiś czas możemy sobie to wszystko tutaj prostować i zobaczcie, taki osiągamy efekt. Znacznik na początku już nam nie jest potrzebny, bo teraz wszystko będzie doskonale widoczne, gdzie okrążenie się zaczęło. Zróbmy do końca i spotkamy się w tym miejscu. Zatrzymałam się na samej tutaj końcówce, ponieważ zbliżyłam się do miejsca, w którym mamy zrobione te nasze oczka ścisłe i tu, jak widzicie, nam ucieka ten brzeg. Ucieka nam ta pętelka boczna i teraz macie w trzech miejscach zrobione oczka ścisłe. Pierwsze oczko ścisłe było ze złapaną nóżką, a dwa kolejne były bez tej nóżki. I te wszystkie oczka musimy przerobić. I zobaczcie, to są tutaj te oczka, te trzy oczka, które są tutaj. I ja przerabiam po prostu jedną z nitek zamiast tej pętelki tylnej. Przerabiam jedną tutaj z nitek tych oczek ścisłych. Pierwsze, drugie i trzecie. I tak to wygląda. Tutaj jest bardzo, bardzo słabo widoczne to łączenie okrążeń, więc myślę, że jest ok. I teraz taki rancik, zobaczcie, on tutaj nam za bardzo pojemności torebki nie dał, więc musimy zrobić jeszcze jedno okrążenie. Za chwilę będziemy zatrzymywać film, przewijać do początku i robić drugą, identyczną połówkę. I ja raczej proponuję, żeby każda z tych Waszych połówek na rancie miała dwa okrążenia, a nie jedno, chyba że ktoś akurat ma ochotę mieć właśnie taką bardziej płaską wersję. I teraz, jak ja robię drugie okrążenie? Mogłabym obrobić drugi raz zwykłymi półsłupkami, ale wtedy byłoby ryzyko, że tutaj dwa rzędy półsłupkami plus druga połówka też dwa rzędy półsłupkami, że te ścianki byłyby na tyle miękkie, że ta torebka by nam się składała i te ścianki nie byłyby takie sztywne. A mnie zależy na takiej konstrukcji, która właśnie się nie będzie składać.
Dlatego postanowiłam tutaj zrobić drugie okrążenie ściegiem tkanym, który, jak na pewno już wiecie, jest dużo, dużo bardziej zbity, sztywny właśnie i na pewno te ścianki nie będą się zapadać. Żeby wszystko było jak najbardziej elegancko, zamykam okrążenie tutaj znanym Wam sposobem właśnie do ściegu tkanego, czyli wbijam szydełko od spodu pod pierwsze poprzeczne oczko, zakładam pętelkę, którą tutaj zostawiłam. Zakładam na szydełko i przeciągam na drugą stronę. Nie zaciągam zbyt mocno, zobaczcie, połowę tej pętelki tutaj zostawiam, żeby udawała oczko, a drugą połowę wyciągam na zewnątrz i teraz kierując się ściegiem tkanym, czyli pomiędzy nóżki półsłupka, kieruję się do półsłupka, który jest delikatnie z prawej strony tej pętelki, która jest tu. Wbijam się w ten półsłupek pomiędzy nóżki, pobieram sznurek, wyciągam, dokładam pętelkę i przerabiam. I dzięki temu mam jeden półsłupek nad drugim, bez widocznego łączenia okrążeń. Przechodzę do kolejnego półsłupka, wbijam szydełko pomiędzy te dwie nóżki i wykonuję półsłupek ściegiem tkanym. Przechodzę do następnego, pomiędzy półsłupek ściegiem tkanym i w ten sposób robię całe okrążenie półsłupków wykonanych ściegiem tkanym, a następnie robię drugą identyczną połówkę. Przerabiamy do końca, spotkamy się w tym miejscu i jeszcze raz Wam powiem, co robimy dalej. Mam do przerobienia już ostatni półsłupek. Sznurek jest dosyć sztywny, więc to szydełkowanie ściegiem tkanym, jak zwykle zresztą, troszeczkę wymaga pary w ręce, ale spokojnie wszystko się da. Sznureczek ze środka, zobaczcie, przycinam przy samej torebce i w ogóle się tutaj nie obawiam, że coś mi się zacznie pruć, absolutnie. I teraz zabieramy się za zakończenie tej połówki. Sznurek obcięłam. Przekładam pętelkę na drugą stronę, tak jakbym chciała zamknąć okrążenie. Następnie w tą pętelkę wkładam końcówkę sznurka i w ten sposób mam tutaj już zamknięte. Końcówkę sznurka chowam sobie tutaj pomiędzy oczkami i to jest pierwsza połowa torebki. Tak to wszystko wygląda. Co musimy zrobić teraz? Musimy albo cofnąć sobie filmik, albo jak pamiętamy, zatrzymać na chwilę i zrobić identyczną, absolutnie identyczną, łącznie ze ściankami, drugą połowę. Proponuję dla bezpieczeństwa, po tym jak zrobicie tutaj ostatnie okrążenie i zanim przejdziecie na ścianki, albo jak zrobicie pierwsze okrążenie ścianek, policzcie sobie te półsłupki, które tutaj macie. U mnie jest ich dokładnie na okrążeniu 50. Dobrze jest policzyć sobie tutaj te półsłupki, ile macie, żebyście później, jak zrobicie drugą połówkę i nie daj Boże, coś tam Wam wyjdzie inaczej, były w stanie to uratować w ten sposób, żeby na przykład w jednym oczku, jak Wam wyjdzie 49, dajmy na to, zrobić po prostu półsłupki dwa, żeby dało się osiągnąć oby taki efekt, aby na górze jedna i druga połówka miała dokładnie taką samą ilość oczek, ponieważ to jest niezbędne przy tym, aby po prostu obie połówki do siebie pasowały. Zabieramy się zatem za drugą połówkę. Ja jeszcze, tak jak obiecałam, tą pierwszą Wam zmierzę. Zobaczmy, jaką średnicę ma kółko. Około 21 cm na środku. To jest średnica mojej torebki. Jaką Wy tam sobie zrobić chcecie, to już zależy od Was. Podpowiem Wam póki co tutaj po cichutku, że taka średnica właśnie z tymi pięcioma pojedynczymi pomiędzy podwójnymi półsłupkami pozwala na zużycie tylko i wyłącznie jednego motka sznurka 5 mm o długości 100 metrów.
robimy drugą połówkę, spotykamy się za chwilę. Druga połówka zrobiona, oczka przeliczone, jedna i druga to dokładnie 50 półsłupków na końcu. Także mnie się udało. I teraz tak, jedną tą pierwszą połówkę mamy całą zakończoną. Ja tutaj, no niestety jeszcze nie wrobiłam tej końcówki, ale za chwilę to zrobię. Natomiast druga połówka jest zrobiona prawie cała. Zobaczcie, mam tutaj ostatnie oczko i zostawiam sobie sznurek. Zobaczcie, ile zostało sznurka z motka 100-metrowego. Zostawiam szydełko tutaj, ponieważ ja będę zszywać moje obie połówki dzisiaj przy pomocy szydełka. Oczywiście możecie użyć też igły do wełny, to już zależy wyłącznie od Was. Ja zawsze używam tej igły, więc w tych moich metodach łączenia myślę, że to już znacie, a chciałam dzisiaj Wam pokazać też fajną metodę łączenia przy pomocy szydełka. I teraz tak, jak widzicie, położyłam specjalnie jeden na drugi, żeby Wam powiedzieć, że to może Wam tutaj chcieć się właśnie składać. Też będzie bardzo fajnie wyglądać, ale jednak ja bym dzisiaj chciała osiągnąć efekt takiego takiej torebki koszyczkowatej, jakby ona była zrobiona z jakiejś wikliny czy czegoś takiego, ponieważ to jest bardzo, bardzo modne w tym sezonie. Więc będę zszywać w ten sposób, że zobaczcie, nie będę łapała ani całego oczka, bo wtedy mi się to będzie chciało wywinąć w tą stronę, ani tej nitki pojedynczej tutaj od środka, tylko będę łapać nitki zewnętrzne i to spowoduje nam, zobaczcie, że te brzegi będą chciały pójść do środka, a nie na zewnątrz. I będzie bardziej stabilna właśnie ta konstrukcja, na której mi zależy. Więc zobaczcie, mam nieprzerobione ostatnie oczko, łapię zewnętrzną nitkę jednej połówki i łapię od razu zewnętrzną nitkę drugiej połówki, gdzie tu ten sznurek. O. I przerabiam, łącząc oczkami ścisłymi, czyli od razu robię przerzut, tutaj przeciągnięcie nitki przez wszystko, co na szydełku. I znowu zewnętrzna nitka tu, zewnętrzna nitka tu, pobieramy nitkę, przeciągamy przez wszystko, co na szydełku. Przechodzimy do kolejnego oczka. Zobaczcie, ono już nam się tutaj pięknie układa, tak jakbyśmy chciały. I w ten sposób oczkami ścisłymi te pojedyncze nitki, drugą nitkę wwijając tutaj do środka, łączymy całą torebkę. Ale oczywiście, żebyście się nie zagalopowały, ja prowadzę warsztaty rękodzieła, no teraz troszeczkę przyhamowane przez pandemię oczywiście, ale zawsze jak robimy okrągłe torebki, przychodzi do zszywania, zanim zdążę kogoś zatrzymać, za każdym razem, na każdych warsztatach, z ręką na sercu Wam to mówię, ktoś zdąży zszyć calusieńką torebkę i ma taką piękną formę, tylko zapomina, że jakby no nie można ręki do środka włożyć, ani nic innego. Więc stajemy w odpowiednim miejscu, wymierzamy to pod siebie, jak chcemy daleko, jak chcemy mieć taki otwór, to ok, jak chcemy szerzej, ok. Ja sobie przygotowałam zamek, wzięłam specjalnie taki zamek w kolorze miętowym, żeby troszeczkę moja torebka nabrała koloru, ponieważ ja nie do końca lubię takie bardzo, bardzo neutralne kolory. Przygotowałam sobie do niej także taki pasek, więc myślę, że torebka z takim zamkiem i z takim paskiem będzie super wyglądać, ale oczywiście zamek dopasowujemy, kolory wszystko dopasowujemy absolutnie do siebie. Ten zamek można tutaj ciachnąć, obciąć, zrobić krótszy. Kto tam będzie miał ochotę, zamek sobie przyje. Ja na pewno tego teraz na wizji robić nie będę. Może później się pokuszę o nagranie filmiku, ale to nie jest trudne, bo zamek po prostu otwieramy nie do samego końca i tą częścią od tej strony po prostu igłą i nitką mozolnie wszywamy jedną, wszywamy drugą stronę zamka i gotowe. A na brzegach po prostu łapiemy nitką kilka razy i to wszystko. To nie jest nic trudnego, ale na pewno tego żadna chyba dziewiarka nie lubi i wszyscy odkładają wszywanie podszewki i wszywanie zamka na ostatni możliwy moment. Ale myślę, że akurat w tej torebce fajnie będzie zamek wyglądał, więc mam nadzieję, że się zbiorę i uda mi się to zrobić. A tymczasem zszywamy sobie torebkę. Jak się boicie, że się zagalopujecie za daleko, to sobie załóżcie znacznik, który zdjęłyście gdzieś tutaj, tak, żeby mniej więcej taka tutaj była szerokość tego wejścia do torebki, jaką macie ochotę mieć i po prostu
zszywamy do miejsca, gdzie decyzję podjęłyście, jak daleko po prostu ten otwór ma sięgać. No przyznam się Wam, że jaram się jak pochodnia, bo naprawdę torebka wyszła super. Łączenie tutaj z tym warkoczykiem i ten wzór, który tutaj jest, naprawdę mi tu przywodzi na myśl takie wiklinowe torebki, a już w ogóle ilość sznurka, która mi została, to już jest totalny hit, ponieważ ja bardzo nie lubię zostawiać sobie żadnych tam połowy kłębka, 3/4 kłębka, ani nic z tych rzeczy, ponieważ z racji, że ja się zajmuję szydełkowaniem zawodowo, można powiedzieć, znaczy no nie można powiedzieć, tylko tak jest, to tych kłębków, kłębuszków możecie sobie tylko wyobrazić, ile set ton, no może nie, ale wiadomo, kobieta zawsze troszkę przesadza, ja już mam, więc bardzo lubię, jak zostaje mi tyle i w zupełności to wystarczy do wykończenia torebki i nie zostanie nic więcej. Teraz, kochani, cóż możemy zrobić dalej? Co musimy zrobić, to na pewno zakończyć tutaj ten sznurek, który mamy. Więc rozszerzamy sobie lekko. Ja sobie wbijam tutaj o szydełko pod tą pierwszą nitkę. Przeciągam pętelkę do środka. Obcinam sznurek. I teraz, zobaczcie, to tutaj ciężko jest pokazać, ale mam cały czas na szydełku tą pętelkę i podobnie jak z drugiej strony przez tą pętelkę tutaj przewlekam sznurek trochę tutaj trzyma paznokcia nadwyrężyć, żeby to zrobić, przeciągamy pętelkę, zaciągamy mocno. I musimy tutaj troszkę wywinąć. Tu jest ciasno, ale się da. Troszeczkę wywijamy i obie końcówki, jeśli nie schowałyście, przyznam się tak jak ja, z drugiej strony nadal jeszcze sznurka, to obie końcówki chowamy. No i teraz musimy właśnie albo wszyć zamek, albo od biedy może nawet tak zostać, ponieważ te dwie połówki, one pięknie tutaj ze sobą współgrają, pięknie się trzymają. Z racji, że mamy mocno zaszyty brzeg, to właściwie nawet bez zapięcia też się uda. Jeżeli chodzi o paski, bardzo fajnie te torebki wyglądają z łańcuszkami, więc ja na pewno zaraz wersję z łańcuszkiem też Wam pokażę. Do jakichkolwiek pasków przydają się te okucia srebrne, można je sobie tutaj zamontować, albo one mają tutaj taką przerwę, więc można albo rozciągnąć i później ściągnąć obcęgami. Ja taką wersję lubię. Komu przeszkadza to, że obcęgi mogą zostawić delikatny ślad, oczywiście po prostu tutaj przykłada i sznurkiem, który został przy pomocy na przykład takiej igły, przyszywamy do brzegu, ponieważ jak będziecie miały takie kółeczka tutaj zamontowane, to po prostu będziecie sobie wpinać i wypinać paski, jakie tylko Wam się podobają. Ja dzisiaj sobie wzięłam pasek taki parciany właśnie, który ma takie delikatne miętowe, wpadające w niebieski monstery i on będzie bardzo fajnie mi wyglądał do tej torebki, ale można na przykład później odpiąć, zapiąć zwykły łańcuszek albo jakiś pasek zupełnie inny, także te kółeczka jak najbardziej Wam polecam sobie tutaj przyszyć, ale jak Wam się nawet tego nie chce robić, to swobodnie można pasek zapiąć bezpośrednio na sznurku, można do boku, jak już będziecie miały te półkola, albo do karabinczyka z boku przymocować jakiś chwost dekoracyjny, wtedy torebka będzie jeszcze bardziej w stylu boho, ale ja myślę, że i tak wygląda genialnie. Zaraz Wam pokażę, jakie różne wersje tak na szybko ja sobie tutaj jestem w stanie zorganizować z różnymi paskami, a Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za kolejne wspólne dzierganie. Bardzo Wam dziękuję za te 16 tysięcy subskrypcji. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że tak licznie tutaj wspieracie moją działalność, można powiedzieć, internetową. Że podobają Wam się te filmy, że z nich korzystacie. Ja zawsze bardzo się cieszę i ogromnie czekam na zdjęcia
od Was rękodzieła proponowanego przeze mnie dla Was. Jak widzę, jakie piękne dodatki Wy tam sobie przymocowujecie do tych torebek, jakie wspaniałe kolory wybieracie, jak pięknie łączycie kolory, albo jak zestawiacie kolor sznurka z na przykład jakimś tam paskiem, to jestem absolutnie zachwycona, ponieważ niejednokrotnie, i to zawsze podkreślam, wpadacie na dużo lepsze pomysły niż ja. Ponieważ macie takie pomysły na zestawianie kolorów, że ja jestem absolutnie zachwycona. Także serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj i zachęcam do tego, żeby czy to przez Facebooka, czy przez Instagram pisać, wysyłać zdjęcia. Ja każde zdjęcie z ogromną radością udostępnię na naszych kanałach społecznościowych po to, żeby rękodzieło nasze, Wasze szło dalej w świat. Dziękuję Wam pięknie, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnym filmie.